Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Nadszedł czas na ostatni odcinek poświęcony książce z pewnego punktu widzenia, czyli zbiorowi opowiadań w postaci długo i trzecioplanowych z Nowej Nadziei. 40 opowiadań wybrałem 4, które chciałem wam przedstawić i dzisiaj zajmiemy się właśnie tym czwartym, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze kilka słów. Mianowicie przy okazji wypuszczenia materiałów poświęconych książce skontaktował się ze mną jej tłumacz, czyli Krzysztof Kiecman, z którym się koniec końców zakolegowaliśmy oraz wiem, że oglądał filmy i udostępniał swoim obserwatorom, także Krzysiu, chciałem ci podziękować, jest mi z tego powodu bardzo miło, że się poznaliśmy, no i że faktycznie oglądałeś materiały. Nie mam pomysłu, jak tylko się próbować słowa, dlatego tak krótko po prostu dziękuję. I potem wstępie możemy już przejść do odcinka, czyli do opowiadania, z którego możemy się dowiedzieć, jak Palpatine zareagował na śmierć Kenobiego. W epizodzie czwartym nie dano nam było zobaczyć Imperatora na ekranie. Głównie ze względu na to, że na etapie tworzenia pierwszego gwiezdnowojennego filmu plany na jego postać były zupełnie inne. Mianowicie miał być on wtedy jedynie marionetką w rękach ludzi takich jak na przykład Tarkin, generalnie nikim istotnym w Imperium. A dopiero w późniejszym czasie koncepcja się zmieniła i stał się pełnoprawnym władcą galaktyki, jakiego dobrze znamy. Jednakże to, że nie mogliśmy go zobaczyć w Nowej Nadziei, daje nam pole do popisu, żeby pospekulować, co mogło się dziać z Sidiousem w tamtym momencie i właśnie za sprawą opowiadania pod tytułem Palpatine, fenomenalny tytuł, dowiadujemy się, że informacja o śmierci Kenobiego do niego dotarła i możemy poznać jego zdanie na ten temat, także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy i dowiedzmy się tego, jak zareagował Palpatine na wieść o tym, że Obi-Wan nie żyje. Pierwsza rzecz, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, to, że to opowiadanie tak de facto opowiadaniem nie jest, bo dokładnie mówiąc jest to scenariusz monologu, który Palpatine miałby wygłosić na scenie. Zresztą wskazuje na to sam początek, gdyż opowiadanie zaczyna się słowami. Na scenę wchodzi Imperator Palpatine, otrzymawszy od Darta Vadera wieści o śmierci Obi-Wana Kenobiego. Później Imperator wygłasza swój monolog, a na końcu mamy adnotację, że nasz aktor wychodzi. No nie będę ukrywał, nie spodziewałem się czegoś takiego i to wykonanie samego Palpatina, ale w sumie takie zagranie było dość ciekawe. No ale dobra, co takiego konkretnie Sidious wygłasza w swoim monologu? Najlepiej zacznijmy od samego początku. Posłuchajcie. Jakież wieści dotarły przed chwilą. A takie. Co najśmielsze marzenia przerosły wszelakie. Darth Vader. Mój pomagier i narzędzie moja. Moja pięść przeraźliwa. Śmierć zakuta w zbroję. O okresie Kenobiego powiadomić raczył. Co z zaskoczenia wzięło mnie. Nie będę przeczął. Tak to ogólnie wygląda u mnie to całe to montowanie. No cóż, no rozumiem, że dano mi wybór, wybranie jakichś lepszych fragmentów tak dalej z innego audio, ale... Ja co nie powinno zrobić, ale dobra, nie narzekam, ale... Teraz ja oczywiście nie zawołam i płacisz. Czyli generalnie Palpatine informacji o tym, że Obi-Wan nie żyje, kompletnie się nie spodziewał, ale mimo to wywoła u niego ogromną euforię. Jednakże ta radość nie trwała zbyt długo, ponieważ po chwili zaczął się zastanawiać nad pewnymi kwestiami. Ciekawiło go to, dlaczego Kenobi na miejsce swojego odosobnienia wybrał akurat Tatooine. Myślał nad tym, jaki mógł być powód udania się właśnie tam, ale tylko przez krótką chwilę, gdyż o wiele bardziej interesowało go to, czy faktycznie mistrz Jedi nie żyje. Taki protip, kilka razy Vader zdradzał Palpatina. Vader znał mu dokładną relację z przebiegu pojedynku, więc wiedział o tym, że koniec końców po Obi-Wanie zostały same szaty i to budziło u Sidiousa wątpliwości na temat tego, czy aby starzec nie stał się duchem mocy. Problem w tym, że nie był w stanie tego stwierdzić, mógł się jedynie domyślać. Wobec tego było ryzyko, że Kenobi dalej będzie, przynajmniej po części, przebywał w tym świecie, a więc wciąż mógł mu zagrażać. Później jednak Imperator zdał sobie sprawę z tego, że nawet jeśli Obi-Wan odszedł na zawsze, to pozostaje jeszcze jeden problem. I tutaj ponownie zajrzymy do tekstu monologu. Teraz Mentix będzie fragment numer 2, on będzie zaczynał się słowami: jeśli nawet uznać, że odszedł zapomnienie Kenobi, pozostaje drugie szlak zmartwienie, tam o Jodzie będzie i tak dalej. No ja tam się kończę słowami, coś mi pominęli. No to wiadomo, też tu wstaw drugi fragment i ja tam zaraz lecę dalej z tekstem swojego scenariusza. No dobra, ale tak, chyba mi za mało mi tak mi płacisz, zdecydowanie za mało. Jeśli nawet uznać, że odszedł w zapomnienie, Kenobi pozostaje drugie wszak zmartwienia. Nie daje mi spokoju, mistrz Yoda niejaki. Dokąd to obłąkaniec? Dokąd tchórz wziął w drogi? Gdzież zaszał się wśród światów gwiezdnego rozsiewu? Gdzież czeka, by uszczec się Imperatora gniewu? O ile już nie pomarł z sędziwego wieku. Straciłem z oczu Jodę, takoż Kenobiego. A jeśli obaj czystki Jedi uniknęli, cóż jeszcze się ostało? Coś my pominęli. Z się Imperatora gniewu. O ile już nie pomarł z sędziwego wieku. Straciłem z oczu Jodę, takoż Kenobiego. Jakbyście pytaliście, widzowie, czy praca montażysty jest opłacalna? No opłacalna, jeżeli ma się po pierwsze dobrą wypłatę oraz macie jakiś ciekawy pomysł na montaż. To jest przede wszystkim najważniejsza rzecz. No właśnie, poza Obi-Wanem był jeszcze drugi ktoś mogący mu zagrażać, czyli Yoda,
tym imperator nie wiedział absolutnie nic, co się z nim dzieje. Czy starzec w ogóle żyje, czy nie, a jeśli tak, to gdzie się znajduje? No, kompletnie żadnych informacji. I ta myśl o tym, że dawny wielki mistrz zakonu miałby przejść rozkaz 66, sprawiała, że zaczął bać się tego, że nie tylko on przetrwał, a może ktoś jeszcze. Ktoś, kto również mógł stanąć mu na drodze do pełni władzy. Jeszcze przez chwilę zadęczał się myślami o tym, czy któryś z jego wrogów dalej może mu zagrażać, lecz później udało mu się z tymi myślami wygrać i zaczął ładować się na myśl tego, że za niedługo Gwiazda Śmieci zniszczy Yavin 4. To wskazywało na to, że akcja tego przedstawienia rozgra się chwilę po pojedynku Vadera z Obi-Wanem. Swoją drogą co do jego ucznia, to Sidious poświęcił mu kilka wersów, gdzie zachwał go, jaki to nie jest on potężny. W sumie nawet miło, nie dzieje się to jakoś bardzo często, więc fajnie. A koniec końców swój monolog zakończył tymi oto słowami. Kenobi zmarł, był pierwszy, a za woli sprawą mej rebelianci zegną kolana w pokłonie. Nazwą mnie imperatorem lub na stosie spłoną. Idź, wyzwól swą straszliwą grozę. Palpatine, aż śmierć poniesie tutaj każde podłe plemię. I tu Mentix masz fragment numer 3, on będzie miał tak. Kenobi zmarł, był pierwszy, a za woli sprawą mojej objęci zegną kolana w pokłonie. A tam się kończy z wami, aż śmieć poniesie tutaj każde podłe plemię. No to też wiadomo, wstaw. I też tekst na ekranie, wiesz co robić. To chyba się właśnie prośpieszyłem. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym opowiadaniu, po prostu jak zwykle komentarze są do waszej dyspozycji i piszcie co chcecie, jak zawsze po każdym odcinku dokładnie taka sama zasada. I jeszcze co do podziękowań, bo na początku odcinka dziękowałem Krzysiowi, a jeszcze należą się podziękowania dla MWN ICU za dogrywanie się do odcinków, gdzie chłopaki czytali fragmenty z książek, wyszło to całkiem fajnie, także chłopaki wielkie dzięki, myślę, że dodało to uroku tym odcinkom i że jest to element, który warto było wprowadzić. No i tym samym kończymy sobie poświęconą książce z pewnego punktu widzenia, ale też nie do końca, bo we wrześniu w Polsce odbędzie się premiera kolejnej części cyklu, czyli z pewnego punktu widzenia Imperium kontratakuje. A więc dostaniemy kolejnych 40 opowiadań, tyle razy poświęconych postaciom pobocznym z epizodu 5 i wtedy również się zakupię, one w każdych opowiadaniach pojawią się materiały. No i standardowo widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa. Jeszcze co do podziękowań, bo na początku odcinka dziękowałem Krzysiowi, a jeszcze należą się podziękowania dla MWN ICU za dogrywanie się do odcinków, gdzie chłopaki czytali fragmenty z książek. Wyszło to całkiem fajnie, także chłopaki wielkie dzięki. Myślę, że dodało to uroku tym odcinkom i... Ale mnie kurde już nie podziękuję za montowanie!